Szczęście Świata jest z jednej strony filmem o nastrojach w przededniu II wojny światowej, a z drugiej strony jest też o Śląsku. I chciałam zapytać, czemu akcja filmu dzieje się właśnie tutaj? No to jest taki film o pograniczu w ogóle, o pograniczu geograficznym, ale też o pograniczu pewnego czasu, o świecie, do którego tęsknię troszkę, przedwojennym świecie, ludziach, którzy troszkę wolniej, spokojniej żyli. A przede wszystkim to jest film o pięknej kobiecie i świecie, który wokół niej krąży tak naprawdę. I to jakby sprawiło, że Śląsk, że to jest to miejsce pogranicza kultur różnych ludzi. Grają tutaj z bohaterami są i Polacy, i Ślązacy, i Niemcy, Żydówka. To wszystko się miesza w jakimś takim ciepłym tyglu. Interesuje mnie bardzo sposób, w jaki kamienica staje się pewnego rodzaju mikroświatem. Skąd pomysł właśnie na umieszczenie akcji całego filmu właściwie w jednej przestrzeni? To był właśnie taki dom na końcu świata, tak sobie myślałem, jak to pisałem. A przede wszystkim jakby chodziło mi o to, żeby jakby zgrupować wszystkich w jednym miejscu, że to się toczy jakby za ścianą, wszyscy się słyszą, zapachy, świat, który jest bardzo zmysłowy w tym filmie, przenika. I tak naprawdę to przenikanie sprawia, że nasi bohaterowie idą do przodu, jakby napędzają się. Dlatego ta kamienica, dlatego to miejsce takie osobne, trochę dziwne, tajemnicze. Ale to pewnie tak, jakiś rodzaj metafory też całego świata. No i właśnie chciałam zapytać również o to, w jaki sposób ta przestrzeń została zrealizowana od strony producenckiej, bo to też wydaje się duże wyzwanie. No to było w ogóle wielkie wyzwanie, bo myśmy nie znaleźli takiej kamienicy. Ja to może za dużo nie będę zdradzał. Poza tym, że sama kamienica to jest w jednym miejscu, jej podwórko zupełnie gdzie indziej. Świat za kamienicą to jest też zupełnie gdzie indziej. To wszystko składaliśmy potem w jeden obraz. No bo takiej idealnej kamienicy nie udało się znaleźć. Także to było rzeczywiście poważne wyzwanie, abstrahując od tego, że wszystkie wnętrza były robione na hali, więc to też trzeba było połączyć ze sobą. No i takie ostatnie pytanie, czyli bardzo ważną rolę w filmie grają tutaj zdjęcia. I chciałam zapytać o tą współpracę pana z właśnie Marcinem Korzeniem. Wieloletnia i dobra. My się już znamy wiele lat i zrobiliśmy drugi film razem. 8 lat temu to była Rysa. Wtedy się utarło jakoś między nami i bardzo i cenię i lubię Marcina. To jest zawsze wielkie wsparcie dla filmu. My sobie z Marcinem zawsze przed filmem siadamy, jedziemy gdzieś na tydzień i sobie opowiadamy o filmie. I to potem bardzo, bardzo pomaga. Marcin jest bardzo kreatywnym człowiekiem. Do jednej rzeczy musiałem go tu trochę przymusić. Po raz pierwszy Marcin wykonał zdjęcia ładne. To znaczy, one nie są w takim niskim kluczu, są radosne, przynajmniej wnętrza róży. Sporo pracy to wymagało z mojej strony, ale namówiłem go w końcu. Właśnie, bo po prostu Marcin Koszałka ma bardzo swój wyrazisty styl, tak? On jest taki bardzo wykoncypowany, też bardzo swój. Właśnie chciałam zapytać, jak dużo on wniósł po prostu swojej wrażliwości. No, oczywiście, że bardzo dużo, bo to zawsze musi być współpraca, to musi być zetknięcie dwóch ludzi. Tak naprawdę na filmie zależy operatorowi, reżyserowi i być może aktorom czasami. Ci ludzie muszą się naprawdę dobrze dogadywać, żeby to wszystko jakoś potem wyglądało. Dziękuję serdecznie. Dzięki.